rozumieli, No bo łatwo powiedzieć sobie jakieś fikuśne i magiczne zdanie, którego nie da się zrozumieć, albo będzie na tyle głęboko filozoficznie zakopane, że przeciętny Janusz nie zrozumie w ogóle o no co nam chodzi. A tutaj chodzi o to, żeby stworzyć markę, która jest zrozumiana, ale też z pazurem. No, bo trzeba opowiadać jakoś o naszych zaletach, no ale też nie możemy jakby bez strategii budować marki bez niej najlepsze produkty czy firmy po prostu będą nijakie będą zwykłe, nie będą wybijały się pośród całej konkurencji, jeżeli po prostu nie będą w ogóle przygotowane na przykład do rozmowy z konsumentami niedocenienie roli w ogóle jaką odgrywa opracowanie tej strategii, tego stworzenia wizerunku, filozofii czy też marki może mieć katastrofalne skutki dla jakiejkolwiek firmy czy to twojej, czy to mojej, czy to, czy to do firmy którą po prostu obserwujemy sobie no bo co z tego, że będziemy inwestować miliony, jeżeli nasz produkt w ogóle nie stanie się marką i będzie jedynie produktem z, jakimś graf z jakąś taką grafiką? A za to wszystko zapłaciliśmy bardzo dużo. Bo do stworzenia całej marki potrzebujemy dosyć trochę pracy. Dosyć trochę, to znaczy bardzo dużo. I przechodzimy tym samym do kolejnego działu. Tak więc sama strategia marki to nic innego jak sposób, w jaki po prostu produkt z nami rozmawia idziemy sobie przez supermarket i widzimy jakieś super mm, czekolady, które po prostu z nami próbują rozmawiać. I nie, nie jesteśmy na ci pani, bo jeżeli chcemy wiedzieć coś o narkotykach, to słuchamy wszystkie poprzednie odcinki podcastów, ale po prostu macha sobie ta ta czekolada do nas pięknie i usiłuje z nami stworzyć relacje, tak samo jak my tworzymy relacje z innymi ludźmi. I tylko wyłącznie od nas zależy, co ta paczka czekolady ma do powiedzenia nam, klientom. Bo generalnie wydaje nam się, że relacja, czy też sam związek z klientem, ewoluuje z rozwojem naszego produktu. Jeżeli mówimy to samo do różnych słuchaczy przy okazji każdej okazji mówimy zawsze to samo, to szybko stajemy się dosyć nudni. To samo jest z produktami. Stworzenie strategii polega właśnie na tym, żeby dopasować komunikat reklamowy do odbiorcy, ale też do cyklu życia produktu. W tym momencie w ogóle znalazłem coś takiego, że specjaliści od marketingu dzielą w ogóle cykl życia na mm, pięć faz. Pierwsze to jest badania i rozwój. Tu jakby w ogóle może odbywać się to wszystko poza rynkiem, chociaż oczywiście badania może mogą być przeprowadzane na przykład na pierwszej sprzedaży. No bo bądźmy szczerzy, nie mówimy tutaj zawsze, że od razu robimy kosmetyki i go na 500 zwierzętach. Bo możemy zrobić bluzę i możemy sprawdzić sobie jakość za zgodą na przykład klienta, dlaczego nie? Kolejnym jest wprowadzenie, czyli właśnie przedstawienie takiego produktu i kupują go zazwyczaj ludzie ci, którzy gonią za nowościami. Jeżeli to jest technologia, no to startup sprzedaje to jakimś takim geekom, którzy mają żądny pomysł na to, albo żądną wielką chęć, żeby właśnie ten produkt u siebie mieć. Ale to zarymowałem, wiecie. Kolejnym Aspektem badanym przez właśnie marketing jest wzrost. No i w tym momencie, wiadomo, że startup wypala, na przykład ten produkt zaczyna się sprzedawać, jest więcej osób, które jest zadowolonych. W tym momencie, gdzieś tam powoli zaczyna budować się dojrzałość czyli kolejny punkt, bo w tym momencie produkt jest popularny i wie o nim więcej osób, albo w ogóle większość tych docelowych klientów, który ma zainteresować. No i potem znowu wchodzimy w taki naturalny cykl czyli kolejny punkt. Ostatnim jest to spadek, bo produkt zaczyna być przestarzały, wychodzi z mody, albo w ogóle już zrobili coś bardziej szalonego, dziwnego, technologicznie lepszego. No i z punktu widzenia komunikacji marketingowej możemy zapomnieć o jakby pierwszym etapie, no bo produktu na przykład nie ma na rynku, nie komunikuje się za bardzo z nikim. Oczywiście, tak jak wspomniałem, mogą być też wyjątki. Nie chcę tutaj wykreślać, że to jest złoty środek, że każdy produkt tak działa. No ale Ważne dla nas jest w ogóle wprowadzenie na rynek i ten wzrost. No bo jeżeli chcemy pokazać produkt z jak najlepszej strony i udowodnić jego przydatność jak największej grupie konsumentów, to podczas tej fazy musimy się po prostu postarać. Z kolei faza dojrzałości będziemy robić tutaj wszystko, żeby powiedzieć, że. Hej, jeszcze tu jesteśmy, jeszcze można skupować, jeszcze po prostu nie umieramy, jeszcze się staramy. No i po prostu jesteśmy doskonali. Dążymy właśnie do tego, bo konkurencja w tym momencie próbuje nas wyzgryźć. Oczywiście te fale to nie musi być złoty przykład, do którego musimy się przystosowywać, tylko warto jest mieć na uwadze to, jak przekonać tego klienta, potencjalnego klienta i potencjalnie go utrzymać i potencjalnie z nim działać. Potencjalnie, bo zakładam, że na przykład jeszcze myślisz dopiero o tym, jak chciałbyś w tym momencie coś stworzyć, tak? No... I w tym momencie pojawiają się klienci i ich hmm, przekonanka. Tak? Ustaliliśmy mniej więcej, co będziemy robić, co będziemy tworzyć, jak będziemy działać, więc należy pomyśleć w ogóle o tym, do kogo w ogóle będziemy kierować te nasze komunikaty. No bo hejka, ta czekolada musi do kogoś mówić, ta czekolada musi gdzieś być i ta czekolada będzie wyglądać z któregoś miejsca na ciebie. No bo inaczej pomyślimy o czekoladzie e, marki własnej jakiejś firmy Aro, a inaczej pomyślimy właśnie o Milce. Ona ma całkiem inny punkt docelowy. Jak widzicie, osobę kupującą czekoladę Aro albo chipsy Aro versus właśnie osobę, która kupuje jakąś wykwintną, wyrafinowaną czekoladę z dodatkami yy, przemielonego przez nietoperze guano. Nie wiem, czy takie coś jest, pewnie nie ma, ale widzicie, macie szansę na jakiś produkt, który właśnie wymyśliłem. Mam nadzieję, że za 15 sekund zapomnę o tym, co powiedziałem, bo nie chcę myśleć o tych nietoperzach biednych. <laughs> no ale cóż, jak będziemy się pokazywać i komu będziemy się pokazywać? Klienci w bardzo różny sposób podejmują decyzje o zakupie. Niektórzy decydują się tylko na sprawdzone produkty, podczas gdy inni na przykład nieustannie poszukują czegoś nowego. Dla innych ważna jest cena, a dla innych będzie ważna, nie wiem, emocja albo w ogóle sam wygląd. Jest jakiś słodki bobasek jest tutaj pokazany na tej czekoladzie. Przepraszam, znowu mnie poniosło, tak? No ale cóż, wreszcie jest grupa tych nabywców zwracających uwagę na wartości zdrowotne. Podczas gdy inni będą kierować się tylko jakimś smakiem, albo dodatkiem do. No, zostańmy już przy, przy tej czekoladzie. Więc powinna się dać przyciągnąć. Powinna porywać nasz wzrokiem. Więc jeżeli stoimy sobie na półce, to machamy do w patrzcie, jestem taka i mam tutaj coś, albo na przykład jestem w ogóle nowa poznajmy się, sprawdź mnie. Możesz nawet dać mi feedback na naszej stronie, albo wygrać coś w konkursie. A dlaczego nie? No oczywiście nie wszyscy będą tutaj podchodzić. Babcia będzie kupować te same ciasteczka od wieków. I jak ona zobaczy inną czekoladę, powie, tyle tych nowości, ta ja nie opowiem pewnie komuś o tym coś, ale żeby zapamiętała firmę, no to też może być dosyć ciężkie. No ale prawdopodobnie nie weźmie tego do koszyka, no bo ile tych babci jest na tyle otwartych na nowości. Pani na diecie pewnie też nie da się skupić, skusić na naszą czekoladę, która macha, krzyczy, jakkolwiek słodka by nie była, no bo, hm, no cóż. Ale otwarta na nowości podejdzie tutaj, oj, przepraszam bardzo, to pora na kawki. Podejdzie na przykład mama, ja zobaczy, łez, yes, jaka fajna grafika to jest, to mi się tak bardzo podoba i będę myśleć o naszym bobasku, który rodzi się już niedługo właśnie w ten sposób. I przeczyta informację o tej czekoladzie, a potem prawdopodobnie ją zabierze. I kto jest naszym targetem docelowym? Nie będzie to babcia, nie będzie to kobieta na diecie, będzie to właśnie ta matka, albo na przykład młoda osoba, młody synek, który zobaczy nas na TikToku. Bo dlaczego nie reklamować czekolady na TikToku, jeżeli chcemy mieć potencjalnego klienta? Nie celujemy tutaj w babcie. Więc problem jest na tyle rozwiązany, że możemy posługiwać się narzędziami, które mamy my, młodzi, a ciężej byłoby nam na przykład trafić do osoby starszej poprzez na przykład telewizję. No bo wiadomo, co się teraz dzieje, jako propaganda moglibyśmy być łatwo zakotwiczeni w negatywnym albo też w pozytywnym, bo nie chcę tutaj wykluczać ideę pomysłu, e, całego kreatywnego cyklu związanego na przykład z siecią reklam, tak? No, ale przejdźmy, przejdźmy dalej. Łyczek, kawki i lecimy. Tak więc nasza czekolada poznała naszego swojego pierwszego konsumenta, ale musi opowiedzieć tej osobie jak najwięcej. Pokazać się z jak najlepszej strony, no bo bądźmy szczerzy, że to jest nasza pierwsza randka naszego produktu. Więc jeżeli zainteresowaliśmy już drugą osobę i pokażemy, jak możemy dać naszą wartość siebie i bliżej się poznać, jest spora szansa na to, żeby spotkać się ponownie. Zatem czekolada opowiada na przykład o swoich wartościach. Odżywczych, albo na przykład o doskonałej jakości ziaren, których wcześniej już wspominałem. A od czasu do czasu może wrzucić jakiś dowcip, na przykład na opakowanie, albo nawet upominek dla dziecka, które ma być w drodze. No bo jak tworzy się relacje? No właśnie w taki sposób. Relacja musi być pielęgnowana. I w tym momencie mamusia w sklepie dała się skupić. Podczas następnej wizyty znowu kupi naszą czekoladę. Często nimi koleżanki w domu, czasem powiada o zaletach jakichś znajomym. A koleżanki i znajomi nie są skłonni do kupowania akurat czegoś takiego. No ale skoro i jeżeli rekomenduje je ktoś bliski i to jest osoba godna nam zaufania, dlaczego byśmy nie spróbowali? No o relacji z ludźmi nasza czekolada musi nauczyć się również dbać. Dla nich też ważna jest jakość, więc czekolada musi mieć bardzo dobrą jakość i podkreślić ją na każdym kroku, pokazywać się w reklamach od czasu do czasu, podrzucić na przykład jakiś ten prezent, hejka. Zostańmy razem, powie nasza czekolada albo nasz produkt, nasz lakier, nasz cokolwiek w tym momencie teraz myślisz sobie, może to podkreślać dla osób z otoczenia potencjalnego klienta. No bo dlaczego nie myślimy o tym, że osoba, która kupi od nas na przykład koszulkę, nie dostanie jej ktoś inny w prezencie, a kupując same zalety o nas, o naszym marketingu, o naszej reklamie, która go uwiodła, i po prostu powiedzie nas ze sobą, jakby po prostu wyobraźcie sobie to, że zabieramy kogoś za rączkę i bierzemy go na taki spacerek i mówimy właśnie o tych zaletach jak bardzo mogą być tutaj pozytywne te rzeczy a na koniec zostawiamy mu jeszcze na przykład ulotkę albo cały folder związany z tym, że hej, ale pamiętaj tutaj dla ciebie mamy jeszcze specjalnie dedykowaną ofertę i to jest tylko dla ciebie, ale ta oferta jest ważna tylko czasowo no bo bądźmy szczerzy po pół roku nasza czekolada już nie będzie taka bardzo krzykliwa, nie będzie krzyczała na każdej promocji do każdej osoby, no bo zdobyłaś jakąś popularność i ważne miejsce w markecie. Są ludzie, którzy specjalnie przyjdą tylko po nią, no i rośniemy sobie w najlepsze. Tylko że tak naprawdę ciężko jest to zrobić, bądźmy szczerzy. Polubiłem tyle ludzi, jakaś część będzie utrzymywać ten kontakt, będą przychodzić, niektórzy mniej, niektórzy częściej. Niektórzy klienci będą zmieniać swoje otoczenie, nie będą chętni do tego, bo przeszli na przykład na dietę. No i w tym momencie pojawia się ktoś nowy, nowy nowa czekolada, która krzyczy, odciąga naszych klientów, naszych przyjaciół, właśnie od naszego marketingu, naszej sprzedaży, naszego produktu w szczególności. No, ale przecież mamy jakby doświadczenie i mamy gotowy scenariusz, co możemy robić. Więc sprawiamy sobie nowe opakowania i wchodzimy do konkurenta, do kącika i machamy hejka. Mamy tutaj coś nowego, może Twoje dzieci nas polubią na przykład. No, ale bądźmy szczerzy, przyglądamy się tym produktom i coś musi nas uwieść. Coś, co niekoniecznie musi być tylko grafiką tylko właśnie musi być tym komunikatem albo reklamą, czymś, co chce nam zabłądzić w głowie. Samemu najprościej podsumowałem sobie to w ten sposób, że myślałem o produktach, które zakręciły się wokół mnie, albo w ogóle myślałem o nich w niespodziewanych momentach, na przykład w przeciągu dnia albo kładąc się do łóżka, o czym ja w zasadzie myślę. No i okazywało się, że mogłem myśleć o jakimś jedzeniu, o jakiejś reklamie, jakiejś firmie. Ostatnio dosyć mocno zapadła mi w głowie reklama Iglotexu, w której leci tak cringe'owa piosenka, że aż ją pamiętam. I widzicie, czy będę chciał spróbować tę pizzę? Prawdopodobnie tak. Dlaczego? W sumie to nie wiem. A dlaczego zapadło mi to w głowę? Ponieważ zrobili coś powiedzmy na tyle głupiego co jest targetowane w dzieci, pewnie w wieku te 10-17 lat, że ta piosenka jest ujmująca, jednocześnie prowokująca. Starsi też zwrócą na nią uwagę, no bo nie jest na tyle typowa, jak na przykład włączamy niskie ceny itd., itd. Więc strategicznie podeszli do tego w bardzo dobry sposób. Mają grupę docelową, bo ewidentnie cała reklama targetowana jest w młodych. W sensie, że taniec, że taka imprezka, że to taka mm, lekkomyślność, taki lekki duch jest cały zawarty w tym wszystkim, więc mm, łatwo określić według mnie tą grupę docelową i łatwo ją wykryć. I też domyślnie może działać to w ten sposób, że jeżeli siedzimy z rodzicami, a ci ta reklama, no to co powie młody? Hej mama, jak będziesz na zakupach, kupisz mi tą pizzę, chcę zobaczymy ją jaka jest. I to się zaczyna właśnie w ten sposób. Wtedy przychodzi pizza do domu, ma kontakt z opakowaniem, rodzina ma kontakt z opakowaniem, poprzegląda sobie. Niektórzy będą mieć to kompletnie gdzieś, ale jeżeli dziecko zobaczy tam jakąś fikuśną rzecz, albo zobaczy, nie wiem, kod kreskowy na kod do Fortnite, albo do Minecraft'a, albo do, nie wiem, premium do TikToka, to właśnie tworzy tę relację, tą więź. Mała nagroda, mała relacja, jest nam przyjemnie, zostaliśmy nagrodzeni, chociaż wydaliśmy na coś pieniądze, ale jest miło. Nieprawdaż? No i właśnie w ten sposób można budować pom pierwszą randkę naszej marki. Obmyślić coś w ten sposób, przejść do tego. A ja, moi drodzy, będę się powoli wami żegnał. No bo w kolejnym odcinku, który nagrywam zaraz po tym, dowiecie się co nieco o strategii pola bitwy, nauczymy naszą czekoladę mówić do klienta, ale też pójdziemy jeszcze, jeszcze dalej. No bo bądźmy szczerzy, budowanie marki jest... Bardzo, bardzo ciężkim tematem, ale jednocześnie można go wytłumaczyć na.